Wojtek zarobił pierwsze pieniądze na wymarzoną grę i chce się pochwalić koledze. Za tyle, to ty możesz co najwyżej 1/5 tej gry kupić, a z tego co mi wiadomo, to najczęściej jej nie sprzedają. Weź spadaj, dostałem to prawie za nic. Kilka takich akcji i gra jest moja. Co zrobiłeś? Co, zgodziłem się zaopiekować owczarkiem koleżanki. Mam mu tylko dać jeść, pić, przejść z nim 2 razy na spacer i 3 dyszki moje. A wiesz, że za noc z takim psem to wcale nie jest dużo. To znaczy? No mógłbyś na takim psie zarobić znacznie więcej. Co masz na myśli? No wiesz, mój kolega organizuje takie akcje. Ludzie przyprowadzają swoje psy. Trochę się pogryzą, trochę na siebie poszczekają. A właściciel zgarnia wygraną. Mówisz o walkach psów? Nie, 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 bez przesady. To taka osiedlowa akcja. Psy się wyszczekają, wywarczą, ale one to lubią. Może zgarnąć nawet 100 zł. A raz koleś przytulił nawet 1000. Powaga! No tak, skoro ten pies twojej koleżanki to jest owczarek, to na pewno sobie poradzi, a za połowę wygranej mogę ci to załatwić. Nie no, co ty stary, to nawet nie jest mój pies! Spokojnie, jest duży, na pewno sobie poradzi. A jak coś mu się stanie? No to powiesz, że się pogryzł z innym na spacerze. Nie będę jej okłamywał. A gierkę to byś chciał mieć, przy czymś takim mógłbyś mieć ją nawet jutro. Ale tym psom na pewno się nic nie dzieje? Na pewno, jeszcze żaden pies tam nie ucierpiał. No dobra, to dam ci znać, jak będę miał psa. No dobra, to leć. No dobra, wezmę gwiazdora na te niby walki psów. Jak zobaczę, że robi się groźnie, to wezmę psa i się wycofam. Anka się o tym nigdy nie dowie, a ja zarobię hajs na moją wymarzoną grę.